W kolejnym odcinku o instrumentach pasterskich i nie tylko, czyli o wszystkim tym, co z natury pochodzi, z naturą jest związane i instrumentem być może. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was instrument bardzo nietypowy, ale typowy i tradycyjny dla Beskidu Śląskiego. Mianowicie tu przed nami są przygotowane dla Was gajdy beskidzkie. Maćku, opowiedz o tej budowie, z czego się to składa, te nasze gajdy. Gajdy Beskicki to tak jakby też piszczołki. No trochę tak. To Jedna tak. długo wydająco jeden dźwięk, a taki ten basowy, basowy, i drugo tako krótko z dziureczkami, na których się wygrywa melodie. Co ciekawe, tu już w tym instrumencie nie ma piszczków takich, jak my pokazywali wcześniej w, yy, we fujarkach i w piszczałkach. Tu zastosowane zostały czcinowe piszczki. Czyli zaś, zaś natura. Zaś natura. Specjalnie pozacinane. Ja Wam tu pokorze, jak to tu wygląda. To jest taki malutki piszczek. Do się go specjalnie robił. On wydaje taki dźwięk. Wysoki. Do przebiereczki. I bardzo podobny, prawie taki są, tylko oczywiście większy, musi być ten do basu. Tego tu nie będziemy wyciągać, bo to strasznie długi to jest i szkoda by go było połamać. On wydaje podobny dźwięk co ten, ale niski. No ale te, te różnice w tych, w tych brzmieniach, że ten z przodku jest ten wysoki, a ten tak niski, jest. to zaraz usłyszymy, jak na tych gajdach nam zaklucz. No ale to za chwilę. Gajdy mają specjalną budowę z racji tego, że posiadają miech. Ekoskóra. Ekoskóra. Do tej skóry, nie wiem, czy to żeście widzieli, ale to przy kominkach takich. No mnie to właśnie przypomina taki do, roz, do, do rozpalania grilla albo kominka. Właśnie. A tu w tych gajdach nazywa się to Dymlok. Dymloczkiem się napompowuje tą skórę. Trzeba ją potem ścisnąć, aby to wszystko grało. Piękne inkrustacje z cyny i z mosiądzu. Czara, oczywiście, zrobiono z rogu, z rogu krowskiego. Zakończono blachą. Mosiężną. Żeby rezonowało tak samo jak, dobrze. Tak samo jak z przodu, ta, i z tyłu i z przodu. Stroi się to woskiem. Różne tu są takie. Stroj, niedogodności. Stroi się to zależnie od pogody. Ja, bo to i to są właśnie. takie niedogodności, które niestety trzeba sobie radzić z tym instrumentem, bo strasznie jest kapryśny. Ale na takim instrumencie grało się nawet dwa dni wesela. Wystarczyło do tego, że grał jeszcze skrzypek. I impreza była dobiego rana. Ja wam dzisiaj pokorzę, bo wiem, że dzisiaj zaś się zbliżymy do świąt, jak można też fajnie zagrać pastorałkę. No i to taką pastorałkę o tym gajdoszu. Ło gajdoszu.